Cześć, cześć, cześć. Witam Was z ranka poranka, bez ręcznika. Wczoraj był kurs magii and tarota i powiem Wam, że nic nie nagrałam, ani jak wyglądał, ani na Instagramie, nic, kompletnie było takie zamieszanie. Dorota wygląda zawyngła. A my wybieramy się na kurs. Na giełdę staroci. Zobaczymy, czy w ogóle będzie jakaś udana, czy niekoniecznie, jak to będzie wyglądało. Sama jestem ciekawa. Trzeba obejrzeć, zobaczyć, także na łódź ruszamy. Szybkim tempem, po śniadanku wyjątkowo. Jak widzicie, dołożyłam sobie lusterko. O, kotek! Kicia! Kicia! Tak na parapetku? Kicia na parapetku najlepiej. Jak widzicie, już są pozdejmowane ozdoby świąteczne. Ja w golfku, sweterku i różnych takich. Ubieram się, nie mam zimowej kurtki, ale mam dwie bluzy. Może nie zamarznę. Zobaczymy. Kawy robią. Kawy robią, a ja znowu u Grzegorza, bo tu mamy punkt startowy właśnie do tych całych graciarni, czyli staroci, czyli zobaczymy, co tam będzie. Aż ciekawa jestem. Jak się uda, to Wam coś pokażę, jak się nie uda, to Wam poopowiadam, ale może coś tam się będzie działo. Ja w ogóle tak nagrywam te vlogi, nagrywam, mam jeden do zrobienia i nie jest zrobiony. Nic to, będziemy się sprężać już od tego tygodnia. Rytm i norma. Wow. Grzesiu szaleje, bo wyciąga z pieca. Tak. 88 stopni. Wasze artefakty. Kochani, gorące serducha już piękne. Są. Już się wyciągają, będą tak. Się studzić. A tam jest jeszcze cała reszta. Cudownych. Także za chwilę ważnych. Tak. Dojadą do Was. Tak, bo już się szykują. Tak, już się szykują. I tak to będzie wyglądało w tym roku, jeżeli chodzi o rytuały pudełkowe, że Grzegorz będzie artefakty nam przygotowywał. Tak, o. Z wielką przyjemnością, atencją i intencją. Dokładnie tak. Wie sprytna rzecz kamyczkowa jest, proszę bardzo. Tak. No. Super, a tu my. O, i ten, no. I ten labrador właśnie ze złotą aurą. Nie wiem, czy czytałyście, bo to jest najwyższa wibracja, jeśli chodzi o labradory. To jest taki król królów labradorytów. No to będziesz miał króla królów na nowym tym, w moim kursie. No i to jest o tyle fajnie, że można sobie wszystko pochować, posegregować. Tak, i wygląda. Wygląda. Kiedy pracujesz, to otwierasz, a kiedy nie, to srut i wtedy masz I nawet... Tak, i nie tak. Masz tego. Tak, nie ma bałaganu, nie boisz się, że coś ci tam, wiesz... A nie mogłeś sobie zrobić ze swoim logo? No właśnie rozmawiałem, ale oni mają matrycę i aha. Musiałoby... No i jest jak jest. No i tyle. Jest jak jest. No. Zamknięte, kto nie ma widzieć, to nie widzi, jak ma, nie pracujesz, to sobie odpoczywają. Mają swój Hilton. Ta. Więc drewno, więc to jest wszystko naturalne. Ta. Tam nie ma klejów, dlatego są łączone, bo tak. Chciałem, żeby było wszystko jak najbardziej tak. Naturalne, tak? No według niby sztuki no to powinno być. Tak? Działa. I działa. No, a ja teraz jak księżniczka na ziarnku grochu. Jestem ze z tyłu i se będę jechać nie jadąc. Bardzo to lubię. Zobaczymy, co tam na tej giełdzie słychać. Nie wiem, gdzie to jest. Przepraszam. Dorota. Dorota, poduszkę mi. Ukradli mi poduszkę! Trudno. Wiesz, księżniczkę na ziarnku grochu. Tak, tak, tak właśnie wygląda łódź. Jesteśmy pod adresem. Tu będzie garażówka. O! Lecimy. O, tu się nazywa właśnie tak. I tu mamy jakieś... Jakieś mamy rzeczy. Parking miejski, ale z drugiej strony jakby. No, super. Powiem Wam, że wyprzedaż garażowa była straszna, 3 osoby z ciuchami, no może 4. Także nic nie kupiliśmy, nawet nic nie za bardzo pooglądaliśmy, ale teraz mamy plan wyrwać się gdzieś. No to Wam pokażę, gdzie wesoły autobus. A my, kochani, w Łowiczu wylądowaliśmy. A we Łowicz? Wyjechaliśmy do Łodzi na kawę. Wyjechaliśmy do Łodzi na kawę, jesteśmy w Łowiczu. Tak to się zdarza. Także zobaczcie sobie starówkę chyba.
Chyba tak. Myślałam, że jest kwadratowa, jest trójkątna, ale też dobrze. O, i mamy, proszę bardzo, rynek. Zaraz sobie zrobimy selfiaka. Wszyscy się zdziwią. Będzie fajnie. A taka była fajna knajpka, taka dobra, tak gdzieś w takiej mniejszej uliczce, pyszna, to będziemy jej szukać. Bo my przyjechaliśmy na kawę po prostu. Tam raczej nie, bo za świeżo wygląda, bo to była raczej taka uliczka stara, tak jakby tu i tak z boku. Będziemy szukać. A ja wam powiem, że uwielbiam takie sklepy z poduchami, zazdrostkami. Ale co jest fajne? Tam lampy są i te takie okrągłe. Super. To, co ja mówiłam przy firankach, wiesz? A to? No, ja takie chcę. Ja też. I kosztuje 105 zł? Nie, 10 zł jedno. W firankowych sklepach. Tak, tak. Super. I my ciągle po starych uliczkach. Szybko. No. Super. A tego nie wiedziałam nawet. Ekstra. Powiem wam, że nawet tak się przejść, to jest fajnie. Pizzeria to nie chcemy. Kafe Brama to na pewno nie było. Nie, nie, nie. Czekajcie. Tak, ale wiecie co? Tylko, że tam był taki wystrój jak w stary, u babci, u cioci, w starym, u pani Dulskiej. A tu takie moje rajskie rzeczy. Mamy artykuły papiernicze, biurowe i łowickie wzory. Nim, 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 nim. Super. No, iluminati mamy. Łowiczu. Czytaj znaki. Wylądowaliśmy w knajpce z takimi fajnymi schodami. Zaraz wam pokazuję, jak to wygląda. To jest ładnie. O, jeszcze są. A mamy schody i balkoniki. I dziewczyny czytające. Kafe Brama. No. Pierwsze rzeczy przychodzą, herbatki, duże, tak właśnie, maleńczką tutaj. Co prawda mamy cukier, ale to nie, ja nie bardzo. Ojej, ojej. No. Ojej, ojej. A w sumie, chociaż w sumie cukier jest warzywem, nie? No bo się z buraków robi. No. To nie może i zdrowo. A my już w Niemcu, Kaśka się nauczyła, my już wydaniowani. Ja mam pieczarkowy, Grzegorz ma ze szpinakiem, a Katarzyna ma z czosnkiem, też to nie dobre. Bardzo. A tak jest, mamy schabowy z czosnkiem. No, smacznego. I przyszedł czas na deser, talerzyki ładne. Tak, talerzyki ładne są bardzo. Super. Widzę, że zadowolenie na ustach panuje. Dorota tam już siedzi. No. A, pychota. No zobaczcie, siedzieliśmy sobie w ciepełku. Tu mamy uliczny bruk ze studzienką. O, już sekunda. I balkonik dla zakochanych. A jeszcze manufakturujemy. Proszę bardzo. Grzegorz wiąże. Tak, manufakturkę. Tak. Ładne są. Dobrze, 31. Wyglądają jak ten.
jeden był? Ogrzany galaretką. Tak. No, bo mi się tak wszystko z jedzeniem kojarzy. Co się kojarzy z galaretką? Te serduszka jakby były oblane czerwoną galaretką. To wodka. Tak, mam w przyspieszeniu. No to jest taka wstążka, nie? Tak. Więc sobie ciekawe. Tu. Jeszcze to są te rodzaje wstążek. Patrz, jak się układła. To jest ten rodzaj wstążek. Nie mam paznokci, ja wczoraj obciąłem wszystkie paznokcie. Który można jeszcze jakby zakręcić, tak. Tak, żeby to jakoś wyglądało fajnie. Bo on miał swój plan, Grzesiu, także on go realizuje dalej. Tak sobie pomyślałem, ale to wiecie, jeszcze można. No, czy można w ogóle? Bardziej może naturalne by mogło być jakieś takie. A masz sznurek konopny? Mam sznurek konopny. Wiesz co, i to będzie lepsze. Konopny. Bo słuchaj, to się nie wolę, bo to jest ładne. Tylko to się rozwiązuje. To się rozwiązuje. Tak. Sznurek konopny. Lepiej. Zmiana konceptu na konopny. Tak, na konopny. I będę te końcówki poobcinał, żeby to były takie jednak. O, i będzie dobrze. Tak, to jest dobrze. Raz. Że Grzegorz smaruje różanym olejkiem z serca. Co by nie było, że fuszera. Tak, żeby nie było widać mojej ręki. To najwyżej wytniesz, nie? Widać mało, widać postać. Bo mam czarny sweterek. Ale oprócz tego mam czerwony dodatek i kolczyczki. Ale sweterek był tak wygodny, ten szary, że postanowiłam również mieć posiadać czarny. No oczywiście w kroksach, bo no tak najwygodniej. Ale są świetne te swetry. I dzisiaj tak lecę do Was na kawał. Ten jest krótszy, jak to Dorota powiedziała, ościągacz. Dokładnie tak, ale do getrów jest i tak w sam raz. Tamten to jest taka sukienka, a to taka bardziej tunika. Ale też wygodniutki. I kot jęczydło. Ty, o tobie mowa. Dokładnie właśnie to, żeby było, nie było, że Wiśniewska nie segreguje. Proszę bardzo. Kosz na śmieci zacny. Zaraz go będziemy instalować, wstawiać. Szczęście niepojęte. A tu jeszcze mam Sinseya i różne rzeczy, ale to Wam zaraz pokażę. A, jeszcze miałam Wam pokazać właśnie, bo to tak nie, Dorota się szarpie. Tu nie, mamy. Chcę podać to. O, są ciężkie. Wiecie, tu mamy parę ciekawych rzeczy, ponieważ mam klawiaturę do komputera. Trzeba będzie na górze taka zwykła, wiadomo. Tu mam jakieś syfony, nie syfony, bo jeszcze, o, kratki nie mam zamontowanej, to kratkę zakupiłam, jakiś tam taki na klik cienki coś, fakturka na klawiaturę, a tu mam statyw, słuchajcie, ten Camrock, taki ciężki, fajny, no, także tak, duża torba, ona nam się może przydać na noszenie dużych, miałam Wam jeszcze pokazać rozwiązanie na wejściu, proszę bardzo, łapacz snów, doczepione dwa czarne łapacze, pięknie wygląda, tu mam lustereczko, także kurtki, wieszadełko, torby, wieszaczek, takie tam. Miałam Wam jeszcze pokazać ołtarzyk, to sobie przejdziemy do ołtarzyka, bo oczywiście, zamontowałyśmy LEDy na schodach, wieczne światło, wieczne, bo się wiecznie pali. Tutaj zakiłyśmy, ale o, LEDy są. Wchodzimy, żeby nie było zawsze porządek, słuchajcie. No i miałam Wam pokazać ołtarzyk, więc proszę bardzo.
To jest moja wieczna lampka, którą już mogę zapalić, bo się mroczek robi. Tu jeszcze sobie świecę, chcę sobie pomalować pentagram. Moja miseczka, którą mam własnoręcznie zrobioną, moje lustro magiczne. No i cały ołtarzyk na razie tak wygląda na komodzie. Pierwsza szuflada, no, na kadzidła świece. Tutaj sobie poustawiałam na... O, odpowietrzałam, kaloryfer działa. Cały. Prawie cały. Tutaj mam na kadzidła. Jakieś tam pierdółki jeszcze. Talizman podróżny, co robiliśmy wspólnie. No i ołtarzyk właśnie tak wygląda. Także smok na 7. To jest moje smocze kadzidło. To jest kupione. Kielich też kupiony. Trójbogini, a smoczek robiła Zoe. Mój ulubiony, najśliczniejszy, piękny. Proszę bardzo. Moja robiona przeze mnie różdżka, moździerz, kadzielnica, kula i 4 żywioły też robione przeze mnie. Także tak duża ilość ręcznego ołtarza istnieje. No i to jest w pokoju z moimi notesikami. To jest pralka, kosz na pranie. Takie tam różne. No, także słuchajcie, gasimy sypialka. A, dodałam jeszcze sobie w sypialce. Mam pusty kosz, mam to lusterko takie z moimi czaszkami. Co sobie było? Mam takie ładne, tutaj zazwyczaj stoi komputer. Tu sobie przyniosłam jeszcze jedną poduchę i jednorożce sobie przyniosłam. Drugiego mam tutaj i tutaj też zagospodarowałam, bo muszę mieć pod ręką karty. To wiadomo, lusketerko z IKEA, żeby w razie się tam umalować. Tu mam bransoletki na przykład. O, tam jest puste jeszcze, ale stoi na tym piękna lampka. No i outfit of the day, to ja. Ale tak, dzwonki, koszy, które są do powieszenia, jeszcze wiszą na razie tutaj. W toaletce zmieniłam gałki, znaczy w ogóle Dorota zmieniła, ja kupiłam, ale dlaczego? Tu wiszą łapacze i żadańce od mrówki. Też je muszę porozwieszać, bo na razie wiszą 3 naraz. Ale gałki są takie właśnie kryształowe. I tu były zwyczajne, a tu mam takie malutkie kryształowe, a tu mam troszeczkę większe kryształowe gałki, także do toaletki też pasuje super. Tu mam świecznik na świece, która całą noc sobie płonie, jak zapalę wieczorem. I proszę bardzo, perfumy, 2 świeczki, gotowe. O, coś odpadło od mojego łapacza. Ja tam miałam klejki w moim łapaczu. Nie odklejaj mi się, klejko. No właśnie, takie tam. To jest ten mój, co ja robiłam. Ten to właściwie mogłabym powiesić spokojnie, słuchajcie. Jak ja mam robione rzeczy przy ołtarzu, nie? To można by było, czekajcie, światło zapalę. O, można by było, żeby to już miało ręce i nogi, na razie przynajmniej, powiesić przy rzeczach robionych przeze mnie, prawda? No właśnie, będę miała takie swoje arcydziełka. No. Tutaj postawiłam sobie kieliszki, te moje. Zaraz je, poczekajcie. A, jaki widok. Zaraz je zapalę, żeby było ładnie. Bo ja lubię, jak sobie płoną. Płoną góry, płoną lasy. Nieprawda. Lubię, jak jest światełko. O, proszę bardzo. Jakie śliczne światełko. Tu jest wieczna lampka, ona zawsze jest. Tu jest bałagan, ale... No, to co przyniosłam. Ale lustereczko sobie tu postawiłam. Zawsze stoi komputerek. Przyniosłam sobie też skrzynkę na moje karty. A tam Dorota walczy z koszem na śmieci. Proszę bardzo, już jest wywalczony. No. Dobra, i wynosimy na zewnątrz. Bo musisz mi tam zahaczyć. Dobra, już.
W Sinseju była przecena butów obuwia. Powiem wam, mierzyłam teraz, akurat dlatego mam po jednym kawałku na nogę przewygodne trampy. I te wyglądają jak to takie tam zwyczajne, takie te chińskie za parę groszy, ale są z innego materiału i są rewelacyjne, mięciusieńkie, fajnowate, a te są w ogóle urocze, bo są w kwiatki i ciemne i super, i jestem zachwycona. Jeszcze mam taką niebieską kieckę, ale to wam pokażę, jak w niej wyglądam, kiedy. No, także wow. Hejka, hejka, my już w biurze, z tyłu mnie widać. Kupiłam na rynku, przebiegłam dzisiaj przez rynek rano. Jeszcze było pustawo, ale był jeden dobry stragan. Kupiłam bardzo takie fajne bluzy. Ale to wam pokażę w lepszym lustrze. Coś tu będę męczyć, pokażę wam to po prostu w domu. Może w następnym vlogu, może w tym, ale to jest fajne, taka na jedno ramię, tu spuszczona, tu oversize, po prostu wygodna. Miękkie, giętkie gietry, ze spodni się przebrałam. Co się będę męczyć, ale po co otworzyłam aparat, bo przyszła paczka. Jesteśmy, mój kuferek z wszystkimi książkami ważnymi i słuchajcie, we w paczce jest multum kwiatów różnego rodzaju. Co jest dobre, o te z góry będą fajnie wyglądać. Bo jako, że muszę się rozłożyć na 3584 miliony, na specjalne zamówienie dla wspaniałej wróżki Asi, Maria Lang, z dziewczynką, bo jak muszę się rozłożyć na 3000 teraz komputerów do działania, to po prostu, o, fiolet, ale powiem wam, że no ładny kwiat, a szukałam, ale nie znalazłam. O, i białe, krótkie. Pewnie tutaj są do włożenia, ale słuchajcie, zważywszy na kamerę, to takie krótkie wyglądają 300 razy lepiej, bo można je poustawiać. Tu coś odlatło. Będziemy szukać, co odlatło. Jakiś fioletowy. Będziemy szukać, co odlata. Ale wam powiem, że róż mnóstwo. No piękne. Ta jaka, o, jaka ładna, po prostu już wiem, od czego wylatło, ale to jest po prostu cała paczka kwiatów, upchanych wręcz, no superaste są. Ja wezmę ładniejszą paczkę, w sensie, bo tutaj rozprułam i po prostu będę... Dokupuję się, może są jeszcze jakie inne, ale piękne są ze względu na to, że są różne. O matko, jakie kolory w ogóle. No rewelacja. Przy pani, rewelacja. Równy spała w kwiatach i róże i jakieś takie, no fajne są. Fajne, bo i kolorki. Se będę mogła normalnie wszystkie moje miejsca. Nie będę się musiała zastanawiać, który gdzie tyle tego jest. Końca nie widać. O, te są piękne. Te kolory. O, cudna. Zwariowała baba. Naprawdę. No, tutaj muszę te fioletki pouzupełniać. Zaraz będziemy szukać. Ja myślę, że róże sobie wezmę osobno, a te różne kwiaty osobno, są jeszcze jakieś fioletki powypadały, wiecie? No nic to. Tu są, co to są? Matko Bosko. Co to są? A takie, wow. No słuchajcie. Zaraz to... wkładam, ale jest cała paczka tych wow i całe 500 paczek tych wow jeszcze. Aha, i tu są takie mniejsze. No,
Wszystko mam w kwiatach. Aha, tu jeszcze... O Boże. Czekajcie. Wyjąć. Czekajcie. Ja tutaj wyjmuję cały czas, bo trochę przestawiłam. A tu mamy jeszcze dużo brokatu. Tona brokatu. Tu są, słuchajcie, na przykład takie o srebrne, niebieskie, takie brokatowe. To nawet się boję z tego pudła wyjąć, tak to powiem. A tu są jeszcze do przyczepiania jakieś takie, aha, bo one mają w ogóle takie klapki, no nagrywam. Mnóstwo kwiatków. Kwiatki zacne, powiem tak, trzeba to będzie jakoś zacnie ułożyć w jakimś konkretniejszym pudle. Myślę, że róże weźmiemy osobno, resztę kwiatków osobno, idę skombinować pudełko. Kombinacja pudełka odbywa się tak, że idę do pokoju obok i wiem, gdzie mam pudełko. Toż wam powiem, że szaleję dzisiaj z kwiatami. Tu mam przygotowany na ołtarz do domu taki bukiecik. Tu drugi na stolik, gdzie aktualnie odbywają się wszelkiego rodzaju nagrywki. A tutaj jest cały ozdobny ozdobnik ołtarzowy, gdzie są nagrywki. Studio. Zacnie. Szaleństwo po prostu. Bardzo ładne. Hej ho, miałam wam pokazać ciuchy, które kupiłam. Torba przytargana z ciuchami, także nie patrzcie. Założyłam getry. A to wiadomo, są do spodni, ale mówię, a już tam na boso w getrach stanę. Pierwsza to jest taka oversize'owa bluza. Dosyć fajna, bo ma długi tył, do jeansów wygląda super, natomiast w ogóle ona jest taka ocieplana i na jedno ramię sama spada, po prostu rewelacja. Bardzo mi się podoba, taka jest słodziutka, uważam. Kolor fajny, kot też. Kroksy, a wydało się. Kroksy są najlepsze, to pierwsza sprawa. Zaraz wam pokażę tą kieckę. Kiecka, słuchajcie, jest świetna w takim głębokim kolorze. Dekolt zakrywany, ale ja już tutaj biegałam i powiem wam, że znaczy taki na skos, ale że tutaj się nic nie odkrywa. Wygląda fajnie. No wiadomo, że tam getry to jak getry, ale sama kiecka bardzo ładny kształt. Ma taki niby pas. Tutaj puszczona, dużo się dzieje, można się zakołować, o, także naprawdę, naprawdę ładna, no i głęboki dekolt, co jest takie, bym powiedziała, na mnie ostrość, nie na aparat, co bym powiedziała, przecudne, także naprawdę sukienka ładna, idziemy dalej. No i kolejna rzecz, coś co jest taką typową tuniką do getrów, bardzo wygodną, z kieszeniami jak widzicie, fajne lampasy na ramionach, cekiny i wygląda bardzo fajnie, ja lubię taki kształt, wygodne, na ogródek w kroksach, miętkie, giętkie getry przy tym wszystkim. No i też taki kolor uważam fajny. Ładny wisienkowy. No, ładna wisienka. Także tak to wygląda. I kolejna sprawa, zielona tym razem, z bardzo fajną aplikacją kwiatową. Oversize'owa bluza. Też można ją sobie tak nonchalansko zarzucić na lewe ramię. Do getrów, niekoniecznie do jeansów. No, tak jak już nie będę zmieniała przecież. Ale taki jak na mnie nietypowy kolor, bo ja w zieleniach nie chodzę. Z tym, że ta zieleń to jest takie wojskowe, to jeszcze wojskowe przeżyje, więc też luźne, wszystko ukrywa, bardzo wygodne. No, takie rzeczy właśnie. A jako, że miałam dużo kwiatów,
mam dużo kwiatów, to tutaj też zrobiło się kwiatowo, bo na razie tu nagrywam, ale już nie widać krzesła, teraz widać statyw i mnie nie będzie krzesło denerwowało. Także też poukładałam kwiata, też poukładałam na ołtarzu, tam u góry jeziewa i wyścieska, to wam jeszcze pokażę. Na razie kwiatki ołtarzowe tak wyglądają. No i przytargałam statyw, może jakoś ze statywu będzie wygodniej robić, coś wymyślę, pomyślę, coś postawię. Nie wiem, może się uda.